Tomasz Golob powiedział, że gdybyśmy sukces sportowy określili jako zdanie wielokrotnie złożone, to talent w tym zdaniu będzie zaledwie kropką, a reszta to bardzo ciężka praca. I właśnie to charakteryzuje mistrzów. Nazywam się Daria Abramowicz i jestem psychologiem sportowym. Zanim dotarłam do punktu, w którym znajduję się dzisiaj, od 6 roku życia uprawiałam żeglarstwo, a później przez ponad 10 lat pracowałam jako trener w tej dyscyplinie. Psycholog sportowy to osoba, która korzystając z wiedzy, kompetencji, doświadczeń, które daje performance psychology, a więc ta dziedzina psychologii odpowiadająca za wykonanie, ma za zadanie wspomóc zawodnika, czasami trenera, rodzica czy osobę zarządzającą organizacją sportową w tym, aby osiągać maksymalny możliwy potencjał. Dzisiaj, integrując swoje doświadczenia także w pracy z zawodnikami na najwyższym sportowym poziomie, chciałabym zaprosić Was do mojej autorskiej serii Mistrzostwo w sporcie, mistrzostwo w życiu. Postarałam się przygotować 10 tematów, 10 odcinków i wątków, które dotykają najczęściej pojawiających się wyzwań i najbardziej istotnych zagadnień, które dzięki psychologii w sporcie możemy właśnie ze sportu przenosić na biznes, rozwój zawodowy i życie prywatne. Zapraszam serdecznie.